Joanna Kurska, nie mylić z Joanną Krupą. Joanna Kurska, żona Jacka Kurskiego, Joanna Dziewica Kurska, wzięta. A oni wiesz, oni czego koncylia, lata obserwacji, te leki im dają, testy robią, kleksy każą oglądać, w ogóle fuj, kleksa oglądać, No. wiele. Oni kleksy, co tu widzisz? Nie wiem, czy słyszałeś, parę lat temu był sobie taki pan prokurator, który na Golasa wyszedł z domu, z Tak, i on już piwnicy. jest w porządku, bo są dwa typy ludzi. Dobra, dojebałem i do, po prostu róbcie, no, co chce, to znaczy, no, poddaje się Tak. jakby karze. A znasz ta pączka? A jest teraz nowy sposób na Bielana, tak zwany. Jej matka stoi w spódniczce pod komendę, będzie się wdzierać na komendę z człowiekiem prokułem, rozumiesz? Kobieta, 50-letnia kobieta, Małgorzata Zwierzyńska. Ja to ostatnio taki elegancki na te nasze nagrania. Ty Och, dresiarz, a ja ho, ho, ho. tak kurna wiesz. No, A ty ja jesteś tak. teraz samorządowiec. To już zacznijmy, to można gadać już w programie. Tak, dokładnie. Słuchaj, to dzisiaj mamy takie przywitanie. W ogóle to witamy naszych szanownych widzów. Ja chciałem powiedzieć, że Szalonych dzisiaj, widzów. szalonych widzów, dzisiaj Państwa wita komuch i patus, tak naprawdę, bo ja z lewicy, więc ja komuch, a ty w Patylandii, bo twoją koleżankę Gosię, patostreamerkę, aresztowano, więc ty patus jesteś po prostu. Na moich oczach. Na twoich oczach ją wyprowadzali. To co, Z Marianna sali Kajcu nie udzieli. ten? Będzie zastępstwo. A pójdzie w niedzielę, będzie po. Pewnie Laluna wstąpi, bo ona chciała. Powiem wam teraz coś szczerze. Powiem wam tajemnicę, której nie mówiłem i okaże się, że jestem ze służb specjalnych pewnie. Wiedziałem o tym od środy. No. Dostałem cynk, że będzie taka sytuacja. Nie chciałem z tego robić afery, nie chciałem pisać na social mediach, tylko poinformowałem i federację, i menadżera Magikadów o tym, bo wiedziałem, że tam nie ma raczej jakichś, wiesz, to jest tak, że jak kogoś to bronię, czy mu się daje ukrywać przed tym, bo wiedziałem, że tam raczej jest jakaś grzywna, czy niedoróbka, czy coś, czy wiesz, to tam kocha Magika, żadna gangsterka, nie? Bardziej mi chodziło, żeby ludzie, nawet nie chodziło o zarobki dla Gali, czy dla Gochy, tylko ludzie jak czekają na daną walkę, żeby ją mieli. I w środę dostałem cynk, że Gochy, ktoś się o nią tu dopytuje w Łodzi i zasadzkę szykują. Przekazałem i federacji ten. No i nie wiem, czy zlali. Powiedzieli, że a dowiadywaliśmy się. Nie, nic nie ma, nic nie ma. Jak coś tak jak pan doróbka, nic nie ma. No to jest, nie? Uważam, że jakby się zgłosiła, zrobili to dość umiejętnie, bo w piątek o tej godzinie, więc nawet jeżeli dałoby się formalnie ją wykupić, to znaczy zapłacić grzywna, która została zamieniona na areszt, by weszłaby w godzinę. Ale nie w piątek wieczorem, nie w sobotę i nie w niedzielę, kiedy nie działają sądy, więc wyjdzie w poniedziałek, kiedy już będzie dawno po gali. A jakby zrobili to w środę, tak jak im powiedziałem, ja w środę o 20 się dowiedziałem, że tak będzie. No ale cóż. No Zdarza wiesz, się, to no to. szkoda, szkoda nawet nie. Ja nie mówię, znaczy jej też trochę, bo wiesz co, jednak trzeba powiedzieć, że ona się jednak zmieniła. No to wiesz, ona nie pije naprawdę, już przez 4 miesiące nie pije, to była mennelica. Nie pije naprawdę te 4 miesiące, bo oni tu w klaucie się dość mocno jakby skupili na tym, żeby no nie inwestować źle, że tak powiem. Czyli ktoś cały czas tam ją pilnuje, trenuje sumiennie, zrobili ją tą metamorfozę, tam ją trochę fizycznie zmienili. Zawieźli ją do tego Watykanu, zobaczyła sobie papieża, to co chciała zawsze. No tak jakoś, wiesz, no startowałaby z bardzo niskiego poziomu, więc nie można dalej, że to jest już nie wiadomo kto i prawilnie się wysławiać, ale wiesz, to no, w porównaniu z tym, co było, jak lezała za szczana gdzieś tam na Melinie, a z tym, no to jest dalej duży progres. I dlatego szkoda, że ta policja też tak reaguje, wiesz, bo przyjechało przecież 3 samochody, 11 No. zamaskowanych w kominiarkach 11 na 3 auta. Kominiarze wjechali, człowieku, i aresztowali babę, która ma 11 dni odróbek społecznych. No, Dlatego, nie wiesz, ma to tu trzeba tamto. ważyć. No z Ty, jednej ale strony oni nie się chce się trochę kryć. bali. O, wiesz, że ona trenuje, jeszcze by Marianna za nią stanęła, to wiesz, jakby to było i to Dzień Kobiet jeszcze, jakby się tam inne laluny i tak inne, to wiesz, co tam by się działo? Chłopaku, to przecież byłaby kurwa rzeźnia. A propos Dnia Kobiet, to kochama fajne. A, no tak, dokładnie. No dobrze. Polska policja umie w Dzień Kobiet. Tak, dokładnie. Tak samo jak Szymon Hołownia potrafi w Dzień Kobiet prezent kobietom zrobić. W ten magiczny sposób, Małgorzata Magikal, magiczny sposób przechodzimy do polityki. Czyli do Tniemy. Łukasza Schreibera. Jeszcze można by było tak przejść do spłynie. Nie no, podsumowując, oczywiście to nie jest temat, wiem, że też nie lubicie, ale dla mnie sytuacja trochę kuriozalna, bo i ten czas, i siły, i środki przeznaczone na to, i to, że nie da się komuś tak się mu. A, dobra. No, nie tak to powinno się odbyć, aczkolwiek uważam też, że każdy, kto tam tę karę ma ponieść, niech ją ponosi. Tylko wiesz, no tutaj to było takie trochę specjalne zagranie, ale cóż, no.
Dobrze, no to teraz przejdziemy do kogoś, kto też karę poniósł już. Gruchnęła, nie wiem, czy słyszałeś informację, najmłodszy poseł, jakiego mieliśmy, Adam Gomola w ogóle, taki z trzeciej drogi, taki młody chłopak, rzutki. Słyszałeś, co się stało w ogóle? Nie, ale też nie słyszałem, jaki mam mikrofon. Dobra, mikrofon leci z komputera, państwa to nie interesuje, ale Seba jest okej, okay, tak? Tak, jest nieźle. Bo my zawsze to sprawdzamy przed, tak mówię, nie posprawdzaliśmy. Czyli jeszcze raz, czyli co? Czyli Kto co? karę poniósł? Bo cały czas tak Adam myślałem, czy Gomola. mam mikrofon dobrze. No, kto to jest? Adam Gomola to jest młody poseł z Opolszczyzny, który najmłodszy poseł, jaki był. On miał kiedyś z nami nagrywać wywiad. Wiem, Umawiałem który, się z nim wiem, który. i mnie zlał. Olał mnie to, tak mnie olał, że do dzisiaj czuję, jak ten ciepły sik mi po plecach leci. Co nie? Tak mnie olał. Masz No ten. ja. Znaczy, dziwne masz te preferencje seksualne, ale to ja w to nie będę wnikał. Słucham. Dziękuję bardzo. Okazało się, że wypłynęły taśmy, na których pan poseł Gomola, namawiał jednego z samorządowców do tego, żeby ten wpłacił 20 tysięcy na taką zaprzyjaźnioną firmę, a jak on wpłaci te 20 tysięcy, to Gomola mu załatwi, że będzie miał jedynkę w danym okręgu wyborczym i to, ta firma, jak dostanie te 20 tysięcy, to ona to przeznaczy na promocję listy i to jest takie ominięcie tej ustawy o finansowaniu partii Prawa politycznych, co nie? wyborczego. No dokładnie. No i rano gruchnęła ta informacja. W południe Gomola został zawieszony w prawach członka partii Polska 2050. Później został, że tak powiem, zawieszony w czymś tam jeszcze. I teraz dosłownie jak czekałem na ciebie, bo ja zawsze na ciebie czekam, i czasami to nie jest złe, że czekam na ciebie, Ale bo na czy. dobre rzeczy warto poczekać, więc. Tak, więc czekając na dobrą rzecz, doczytałem, że wieczorem dnia dzisiejszego, czyli 8 kwietnia, Adam Gomola został wywalony z partii Polska 2050, a Robert Biedro, wiesz, Polska 2050, Hołownia i Lewica dzisiaj mają kosę trochę, co nie? Więc Robert Biedroń poszedł za ciosem i dowalił jeszcze bardziej. No, skoro już go nie ma w partii, to teraz się powinny służby nim zająć. No tak Także powiem ci. o, jadą sobie tam chłopaki i to tak No i dosyć widzisz, mocno. i mamy pierwszy, wiesz co, można z boku się trochę śmiać, ale nawet takie szpilki, że tak, to już nie są szpilki, ale nawet jeżeli by szpilki, a dalej ta przyjaźń powiedzmy trwała, to wiesz, takie rysy po 2 miesiącach rządzenia, to nie jest dobry prognostyk. No nie, Nie to jest. znaczy wiesz, tutaj jeszcze pokazuje też to, że ja nie będę mówił jeszcze z którym posłem, nie powiem teraz na antenie, ale rozmawiałem dosłownie wczoraj z jednym z takich posłów, którzy też rzutem na taśmę weszli, przebojem weszli do Sejmu. Jest świeżak i ty do niego kiedyś dzwoniłeś, zlał cię trochę, ja do niego kiedyś dzwoniłem, zlał mnie trochę. Nie mówmy nazwiska, bo jeszcze wszystko jest w toku. Ale to pokazuje, że ci A młodzi wiem, posłowie, wiem. wiesz, no. To pokazuje, że ci młodzi posłowie, którzy dostają się tam naprawdę przebojem, bo oni czasami przebojem tam wchodzą, myślą, że złapali już Pana Boga za pięty, co nie, i mogą wszystko. I taki Gomola jedzie do tego swojego Opola, gdzie tam grasuje Janusz Kowalski. To trzeba naprawdę kurna uważać, jak się ma Janusza Mamczyński. wiesz. No brawo. Ale no bez kitu, zobacz, ginekomastię. No ty, jak to wygląda? Jak ja miałem takie No. cycki, bo tak, znaczy piersi. Głupi Dzień jesteś, kobiet. Dzień przysięgam. kobiet. Skitu. No przecież miseczka takie dobre B. Wiesz co? A to było teraz przy wyborach samorządowych, jak rozumiem. Czyli to nie było No, te, ustalanie no listy tych. dzisiaj wczoraj, wiesz, ten samorządowiec nie dostał tego miejsca, pewno Grasuje w nagrał. Opolu Kowalski, ale Aha. grasuje również Jaki, grasuje Kukiz, tam jest ogólnie niebezpiecznie. Nie, jaki jest z Warszawy przecież? Z Opola. Jaki jest z Opola? No co ty gadasz? Seba, znowu przegrasz setny już No zakład. dobra, nie zakładam się. Mam szklankę w kwiatki, to się nie zakładam. A ja mam szklankę małą i mi się kończy. Okej, więc pan Gomola, że tak powiem, moim zdaniem Nie fajnie, ale wiesz co? trochę Ja przegiął. wiem, ja wiem, o którego to chodzi. I wydawał się taki właśnie młody, jurny i w porządku. Nie, serio.
To, że nas tam zlał z tymi wypowiedziami, to jest raz, ale z tym, z tą wizytą u nas, ale wydawał mi się taki właśnie bardzo. Inaczej, jakby obstawiał, to bym nie obstawiał, że on coś takiego może zrobić. Bo nie wyglądał takiego kombinatora, też taki młody, on taki był zachwycony, że najmłodszy, on tam dużo gadał, się udzielał, właził, wywiadów nadawał. No, panie Znaczy wiesz, Gomola, tak to my Polski nie zbudujemy. prawda jest też taka, Tomku, że ja w tych wyborach jestem od środka, od nastu lat i powiem ci tak, nie znam posła, ani senatora, ani senatorki, którzy by nie nagięli tego systemu wyborczego. Naprawdę, nie znam. Każdy nagina, każdy coś tutaj uszknie, coś tutaj. Ja mam taki przykład 8 lat temu. Taki jeden poseł, znaczy nigdy się nie dostał. Ten chłop od 20 lat próbuje i nigdy się nie dostał do Sejmu, ale od 20 lat i teraz w październiku też próbował i też się nie dostał, żeby była jasność. I co 4 Ale lata ma zdania nie lepsze zmieni. miejsce. Tak, chociaż jest wytrwały, ale 8 lat temu trochę mi nadepnął na odcisk i wysłałem swoich pracowników i zliczyłem mu wszystkie billboardy na terenie jego okręgu wyborczego. Wszystkie billboardy, które miał, billboardy, szmaty na tym. Wyszło mi około 300 sztuk. Wtedy licząc, niech jedna sztuka kosztuje 500 zł, to jest 150 tysięcy, a jego cholerny budżet to było 60 tysięcy. I wiesz, ja to opublikowałem, zaniosłem papiery, pokazałem, tak? No i co my? Odpowiedź umorzono. No i co my możemy zrobić? No, może tanio kupił, może co, może. No ale nie można kupić tanio. Ja No, są wiem, no ale. ceny, wiesz. No to... Ja wiem, no ale tak wiesz. No, a może ta, może se sam w domu zrobił, może. A może. Tak, kredkami namalował. Żona Starej z siedziała i gaci. malowała. Tak, Starej z dokładnie. gaci, czy jakiegoś przynajmniej innego prześcieradła. Tak, także to wiesz, to Ciekawe, są no. takie. No ale, no, no ale widzisz, to jest gdzieś tam. Tak bagatelizowane, trochę zamiatane pod dywan, ale no, te sprawy większe, tak jak w przypadku tego młodego posła, no kurde, głupio, no ale to co, w tym momencie immunitet i prokuratura chyba, nie? No jak się zacznie, bo wiesz, tutaj dochodzi do tego, że to jest podejrzenie korupcji politycznej, bo to jest wpłać 20 tysięcy No tutaj, tak. a ja ci dam jedynkę na liście. To jest ewidentna korupcja polityczna i w tym wypadku faktycznie jest ten gościu, który miał wpłacić te 20 tysięcy, on nagrał tę rozmowę. On ma nagranie, rozumiesz, to jest dopiero hit sezonu i to nagranie zostało upublicznione. I Wiesz najlepsze, co, że... i. Najlepsze, że Gazeta Opolska, nie pamiętam jak ona się nam nazywa, Nowino, nieważne. Gazeta Opolska, która posiada to nagranie, zadzwoniła do posła Gomoli i poprosiła go o komentarz. On powiedział, że on nie przypomina sobie, że takiej rozmowy to w ogóle nie było. Co nie? Oni mu puścili nagranie. To on mówi, że on sobie nie przypomina tej rozmowy w ogóle, że to chyba nie on. Co nie? Także to wie. To jest chłopak chyba Młode AI. Wilki oglądał. Tak, dokładnie. AI. Ej, ej. Wiesz co, no ja tam jeszcze parę innych widzę zarzutów, bo to jest jakby korupcja polityczna, to jest jedno, ale właśnie z tej ustawy, z tego prawa wyborczego, to znaczy to ominięcie tej wpłaty, co takie finansowe też tam szachmaty, nie? Bo też nie Tak. można firmie wpłacić, ona ma ci za to coś zrobić. To już samo z siebie, z urzędu, z definicji jest przestępstwo. Jak wpłacasz na coś, a to jest na co innego, to jest, wiesz, przestępstwo tylko tak zwanemu obrotowi chyba tych papierów wartościowych, czy Gospodarczemu. tam banknotów. Nie, nie, Tak, że to jest takie jak pranie pieniędzy. No wpłacasz po coś, nie. co nie jest, wiesz, to jest takie, no nie można tak, więc tam jest, podejrzewam, że jeszcze parę z tego zarzutów. Zdziwiony jestem, no taki był ładny amerykański. Taki był ładny amerykański i tutaj, że tak powiem, mu nie wyszło coś, więc ja podejrzewam, że faktycznie jak prokuratura się teraz za to weźmie, to mogą cofnąć immunitet, chyba że się, wiesz, chyba że się okaże, że jest mężczyzną i sam się zrzecze immunitetu, bo też może, co nie? Nie? Wydaje mi się, Robimy że nie, zakład? wydaje. Tak. Ja uważam, że się nie Dobrze, zrzecę, bo. to chwila. Prosimy naszych widzów, aby po pierwsze subskrybowali, komentowali, lajkowali, a w komentarzu napisali, czy Gomola zrzecze się immunitetu, czy się nie zrzecze immunitetu. To jest I pytanie czy do Tomek ma widzów. bardziej miseczkę C czy B? Kurwa, no co mi się Tomek to niech stało? mózgu poszuka. Ale coś mi się stało. No, ej, wiesz co, tak, Mózg z możecie głowy ci napisać. zeszło. A, tam nie byłoby co schodzić, to by były. A, wiesz co? Ja jeszcze uważam, że. Powiem dlaczego. Dobrze, napisałeś ten zakład, ale powiem dlaczego. Dlatego, że uważam, że on będzie szedł w tą stronę, od której zaczął. Czyli nie wiem, nie, ja nie. Czy pewnie już teraz się nawet przyzna, ale tego mu nic nie odda, bo tak o tym świadczy jego zachowanie na początku, tak? Skoro się tego wypierał, bo są dwa typy ludzi. Dobra, dojebałem i.
po prostu róbcie, no, co chce, to znaczy, no, poddaję się, Tak. jakby każe. Wyjaśniam, czy nie wyjaśniam, ale tak, no, moja wina. Pojebało mi się w głowie, za przeproszeniem, trywialnie mówiąc. I tyle. A jeżeli on mówi, to nie ja, to ja się nie przypominam, to nie jest typ, który powie, wiesz, zdaje immunitet, sądźcie mnie. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie znam pana, ale no, to, kurde, jestem zdziwiony, powiem ci Znaczy, to jest wszyscy, takie tylko nie normalne on. polityczne, takie polityczne podejście. Tak działają politycy. Tak działają To nie politycy, ja. dlatego ja zawsze mówię, że ja nigdy nie będę politykiem. Ja nie jestem politykiem, nie będę, bo ja mówię jak jest. Jak mi ktoś nadepnie na odcisk, nawet z mojej listy, żeby była jasność, to ja też powiem prawdę. To nie ma o czym gadać, więc oni wiedzą, żeby nie nadepywać mi na odciski. A jaka jest definicja politykiera? Politykier to jest pejoratywny, to jest ktoś, kto wyraża się pejoratywnie o polityce. Tak? Czyli ktoś, kto. To jest takie pejoratywne określenie. No taki patus, o, taki patus. A Taki nie polityczny właśnie, patus. a nie pejoratywne określenie polityka? Nie, to jest polityk, który się pejoratywnie wypowiada o polityce. Tak? Czyli takie no, złe określanie polityki. O, w ten sposób, Okej, politykier. okay, okej. Okay. Taki Dobrze, dobrze. polityczny patus. Dobrze, sebo polityku. No ja mówię, prosto z samego serca chyba dzisiaj, no na pewno, przynajmniej dzisiaj serca polskiej patologii nadaje, więc z Łodzi, z hotelu Nowotel, gdzie pokój obok pokoju dzieją się różne patologie. Dobrze. A Ale propos wzięli mi, a patologii. powiem jeszcze jedną historię, wchodzę No. tu, bo jutro żona moja dojeżdża, dzisiaj przyjechałem, bo ma pracę, a przyjechałem z Łukaszem, moim operatorem, bo tam co dzisiaj kręciliśmy, mamy jutro kręcić i wchodzę, a oni powiedzieli, że mi, bo ja mówię, kurde, jak mam to już kręcić, to weźcie mi tam pokój dla mnie, dla kamerzysty i wchodzę, już złożyłem, to nie pokażę, wchodzę, a tam wiesz, normalnie łóżko i ta kozetka rozłożona i pościelona, pościel, to jeszcze zwiniętą pościel pokażę. O. No. I ja mówię, no to mi wzięli pokój dla Łukasza. No bo wiesz, rozłożona przez nich, dostawka, pościelona. Tak. Mówię, no nie. No ale okazało się, że jakaś pomyłka, że ogólnie Łukasz ma tu gdzieś tam obok pokój, ale wlazłem, mówię, no to dzisiaj, ten dzień kobiet, prześpimy się razem. Będzie wesoło, a Bez kobiet. to A dlatego te może cycki. na widok tego No. pościelonego łóżka one już zaczęły Tak, dokładnie. kiełkować. Słuchaj, to Sebuś, co dalej? a propos TVP, nie wiem, czy słyszałeś, pewno nie słyszałeś, bo ty to dzisiaj jesteś w ogóle wyrwany z kalendarza. Totalnie. Joanna Kurska, nie mylić z Joanną Krupą. Joanna Kurska, żona Jacka Kurskiego, druga Joanna Dziewica Kurska, wzięta, że tak powiem, Zawsze zaślubiona Maryja. kościelnie, zawsze Maryja, Tak. postanowiła pozwać TVP o 100 tysięcy złotych ze względu na to, że TVP ujawniło jej zarobki. I ona się oburzyła, że TVP ujawnia jej zarobki i ona sobie teraz pozywa TVP. Natomiast TVP postanowiło nie być obojętne w tym zakresie i pozwało panią Kurską też o 100 tysięcy złotych, dlatego że nazwała zarząd TVP uzurpatorami. I oni teraz tak za nasze pieniądze, TVP, które jest z likwidacji, które powinno, że tak powiem, nie za bardzo szastać pieniędzy, to oni za te pieniądze, których notabene nie mają, dalej się szastają po wszystkich, wiesz, sądach i tak dalej. Ale najlepsze jest to, że jak pani Joanna zaczęła się tam burzyć, to TVP zaczęło się bronić. No i ona się oburzyła, że TVP kiedyś powiedziało, że ona zarobiła tam 1 500 000, prawda? No i jak ona się zaczęła burzyć i podała ich do sądu, to TVP podało wszystkie zarobki i okazuje się, że ktoś w TVP się machnął. Nie chodziło o 1 500 000, tylko 4 500. No to. Ups. To ona teraz powinna oskarżyć sama siebie O głupotę chyba. o głupotę, Tak. że to oni tak chcieli dobrze, chcieli jej umniejszyć, żeby nie miała hejtu kobicina. No dokładnie. A propos dużych pieniędzy, Tomaszu, mój drogi. Kojarzysz taką instytucję NCBiR? Oczywiście. To zacznę inaczej. Narodowe Centrum Rozwoju i lalał. Nie, Narodowe Centrum Badań i i Rozwoju. Rozwoju. Ale dobrze, to ja zacznę Czyli inaczej. Znasz metodę partia Nawrócki. libera, republikanie i Bielan. Poczekaj, nie mów za dużo, bo znasz sposób na wnuczka? Tak sam z niego korzystam. Dobra, znasz sposób na A policjanta? znasz ta pączka? A jest teraz nowy sposób na Bielana, tak zwany. No.
Jak wyciągnąć, wiesz, bo jak idziesz na wnuczkę, to tam wyciągniesz, nie wiem, 5 tysięcy, 50 tysięcy, ale jak robisz na Bielana, to wyciągasz 55 milionów na przykład, tak? Albo 250 milionów. To stworzyli sobie chłopaki taki mechanizm, gdzie był szef Bielan, gdzie był główny księgowy, który był prezesem tam spółki zależnej, gdzie był Żalek, który był maherem, ktoś brał pieniądze, żołnierze. I wiesz co, jak tak pomyślisz o tym, Żołnierze? to jest żołnierze, którzy, znaczy podstawieni ludzie, żołnierze, no bo w każdej organizacji mafijnej są żołnierze, co nie? Więc Aha, taki żołnierze mówisz. Myślałem, że prawdziwi żołnierze. nie, tam mówię o organizacji mafijnej, żołnierze, których podstawiali, którzy Ja znam. ocierali firmy. Z organizacji No. mafijnej była Gocha, bo ją w 11 zabijali. To musiała być mafijnej. To może ją zawijali z tym gościem od Bielana razem, słuchaj, także. Przy okazji. No. Tak, ale wracając. Z NCBR-u zrobił sobie Bielan i koledzy taką dojną krowę, z której okazuje się, że wyciągnęli prawie 350 milionów przez 2,5 roku. 350 milionów przez 2,5 roku poprzez podstawione firmy, gdzie szły pieniądze, firmy nic nie robiły, nic nie robiły. Po chwili, wiesz, pieniądze szły do chłopaków i firma nagle mówi: no sorry, projekt się nie udał, ogłaszamy upadłość, nie? I taki, w taki sposób, ale dochodzimy jeszcze do tego, że te pieniądze, wiesz, tak jak kiedyś mówiliśmy o dużych pieniądzach, nie wiem, tam pół miliona, no można gdzieś zgubić, co nie? No ale jak masz 50 milionów, to tego nie wsadzisz do szafy i nie będziesz wyciągał sobie po 1000 zł, no bo to nie przejdzie, trzeba to wyprać. No i ci idioci brali te pieniądze z NCBR-u, puszczali do firm, puszczali do podstawionych firm, z tych podstawionych firm, które później ogłaszały upadłość, brali pieniądze do kolejnych spółek i tam już legalnie sobie je prali i sobie robili biznesy na tych drugich spółkach. I w końcu ktoś się połapał w CBA po roku, ponad rok to trwało, połapali się w CBA, że to chyba jest coś nie Dziwne. tak. Coś tutaj dziwnego jest. I wiesz, wszystko byłoby fajnie, pięknie, gdyby nie to, że część akt dopiero znalazło się niedawno w kanale w garażu pewnym. No i widzisz, i tak jak w każdej organizacji mafii. Ziarkiewicz, Ziarkiewicz. Ziarkiewicz. W każdej organizacji mafijnej, w każdej organizacji mafijnej musisz mieć wpływ na policję, prokuraturę. No i tutaj też ten wpływ był, więc to jest mafia, to była mafia jak nic, tylko coś nie wyszło, cholera. Aha, czekaj, Jarek nie dowiózł w wyborach, co nie? No tak, no tak. Oni by, wiesz, ja się zastanawiam, coraz więcej tego wychodzi, bo to, o czym mówisz, to jest naprawdę, można się śmiać, to są naprawdę działania mafijne i oni myśleli, że zawsze będą rządzić, czy jak porządzą na przykład jeszcze jedną kadencję, to się na tyle zabetonują, nikt się nie cofnie. Mnie to zastanawia, bo wiesz, popełniając każde przestępstwo, jednak to jakoś myślisz, co będzie dalej. To jest raz, a druga sprawa, że chyba pierwszy raz mamy taki przykład, bo one były, ale bardzo bardzo pojedyncze, a tutaj mamy takie systemowe, permanentne działania władz, która była mafią i doiła, tak naprawdę na sposoby mafijne, wiesz, serio, wiesz, takie Tak. podstawione spółki, takie typowe działania grup Pranie przestępczych, pieniędzy. typowe działania grup przestępczych, które to robią i robią to wszędzie, właśnie jakieś podstawianie firm i tak dalej, wyciąganie czegoś, pisanie jakichś niby wniosków za to zostają, ale to robią mafie, które wyciągają od państwa. A tu państwo wyciągało od państwa. Ja nie wiem, czy jest gdzieś na świecie tak, że bo to są albo dyktatury, które się po prostu biorą na lewo i prawo. Taki Putin, to nie musi żadnych firm podstawiać, czy taki Kim Jong-un, czy coś, wiesz, sobie bierze i już, nie? A tutaj niby demokracja, niby to państwo działa i państwo, przedstawiciele tego państwa, najwyżsi przedstawiciele tego państwa, robią te przekręty mafijne, składają spółki i sami od tego państwa, którym to powinni byli, który powinni zarządzać, nadzorować. I oni właśnie powinni patrzeć, jak te pieniądze się rozchodzą. Oni od tego są. Po to powołaliśmy ich po to, żeby oni właśnie nie dopuszczali takich mafii, żeby sprawdzali. To oni mafii nie dopuścili. Zrobili te swoje. No tak. Ale Nie jest to dopuścili, pewnego bo to rodzaju. konkurencja, wiesz, żeby mieliśmy jakie VAT-owskie? Wszystkośmy wykosili. Bo teraz my walimy. Wszystko, żeśmy wszyscy siedzą. Tak, to w ten sposób to monopol powstał, kolejny monopol powstał, cholera. Mafijny tym razem, także No, oni przestępców wszystkich tak. wykosili, ale tylko po to, żeby robić to sami. Dziwne to jest, bo ja mówię, zawsze polityk zawsze będzie brudny i zawsze politycy naginają to prawo, zawsze poniekąd kradli, tak się mówi.
ale przynajmniej no, w zupełnie inny sposób. Tu naprawdę mnie to dziwi, wiesz, no to jest takie, ja gdzieś tam, wiesz, parę lat spędziłem gdzieś po tamtej stronie, jest takie typowe działanie, wiesz, zakładanie jakichś firm i tak dalej, pisanie jakichś wniosków, oszukiwanie, tylko zawsze oszukiwało to władzę, która ci te pieniądze dawała i ona w dobrej wierze ci dodawała, że tak powiem, wiesz, na tyle jakby udawałeś, na tyle się ubierałeś w ten strój potrzebującego, czy startupa nowego i tak dalej, żeby te pieniądze dostać i wtedy się zabijałeś, okej, okay, dobra. Ale wiesz, tu same państwo, które te pieniądze dawało, tworzyło, ono je dawało i tam sebrało. Wiesz, w całej tej historii jest jeszcze jeden taki ciekawy element, bo rok temu, ponad rok temu, taki pan jak Jacek Żalek, który był szefem NCBiR-u, wcześniej był tam wiceministrem, ale też był długi czas w Republikanach, po prostu już nie wytrzymał i on poszedł z dokumentami na prokuraturę i wiesz, on stracił posadę w NCBiR-ze, bo to tak, on stracił w NCBiR-ze, on stracił w ministerstwie, wywalili go z partii, nie jest już posłem, bo nikt go nie wsadził na listę, ale on chociaż nie siedzi, bo on poszedł, pokazał kwity, pokazał nagrania, że za wszystkim stoi Bielan. To on pokazał, że Bielan jest takim spiritus movens z całego przedsięwzięcia, że on z tyłu wszystkim rządzi, że jak trzeba było podjąć decyzję, komu dać, no to do telefon do Bielana, SMS do Bielana, wiesz, była jakaś tam grupa na WhatsAppie zrobiona, gdzie Bielan tam siedział w tej grupie i decyzje tam na grupie zapadały, kto, co, kiedy, dlaczego i wiesz, jak, co, nie? No i przez te X miesięcy, kiedy jeszcze tamci rządzili, to ten Żalek to był taki, wiesz, trochę chłopak do bicia. To był taki kozioł ofiarny, który dostawał grubo po dupie. Ale dzisiaj Żalek, tak naprawdę nie wiem, czy już ma 60, czy jeszcze nie, ale chociaż jest spokojny. Chociaż jest spokojny na tyle, że wie, że no dobra, jak mi się dobiorą do dupy, bo byłem w tej organizacji, to chociaż dadzą mi tam, wiesz, klapsa mi dadzą, a nie posadzą, co nie? Więc tutaj to też pokazuje, że nawet w tych czasach, bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, że teraz się po zmianie władzy się wysypią ten, no. Nie szpiony, tylko wysypią 60, No, prawda? tak. Ci Ale tak, wtedy też kapusie są jakieś koronni czy przykłady. informatorzy. Tak, ale już mamy przykłady, że i jeszcze za tamtych czasów też się już wysypywali, pokazywali, tylko oni byli tak naprawdę Tylko ich nie uciszani dosyć słuchano. mocno. Tak. Tylko ich nie słuchano, ale bo powiedziałeś jedno zdanie, że no i on nie siedzi, no ale tam jeszcze nikt nie siedzi. No nie, 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 już siedzi. 3-4 dni temu posadzili pana jakiegoś, nie pamiętam imienia. To był prezes NCBiR, coś tam fund. To była spółka zależna NCBiR-u, która dysponowała tam miliardem złotych, nie milionem, miliardem złotych, który rocznie miliardem, miliard z haczyczkiem, tam nie wiem, miliard z haczyczkiem, tam nie pamiętam ile. I ona ten No miliard ja za ten złotych rocznie. haczyczek to mi się ustawił. No to i ty, i ja, i nasze żony, i pewno moje dzieci jeszcze na ten haczyczek. I moja mafia, i twoja mafia. Tak, Jak mawiał Wąsko. dokładnie. Starczy na nasze Tak. obie mafie. Więc byśmy się poustawili za ten haczyczek. I ten pan prezes właśnie to jest ten, który decydował, czy te 55 milionów pójdzie do 25-latka, czy pójdzie do potężnej firmy, która, że tak powiem, ma szansę zrealizować jakiś projekt. Nie? No i on decydował, tak, że tak powiem, wiesz, brał telefon, Adam, to do tego czy do tego? No do tego. A, no dobra, okej, nara, podpisujemy. No ale Nie? No czego nie siedzi i tego Bielan, skoro posadzili. wszystko jest stwierdzone? No widzisz, i tutaj dochodzimy do tego, że wydaje mi się, nie mam tego potwierdzonego, z nikim nie rozmawiałem, bo byłem zawalony dzisiaj i wczoraj kampanią swoją, żeby była jasność, ale wydaje mi się, że zawinęli tego gościa z tego coś tam fund, bo chcą mieć dowód niepodważalny na piśmie od niego, że wszystkie decyzje wychodziły od Bielana. Okej. Okay. Bo dzisiaj mają domysły i grupę WhatsAppową, tak? Więc to nie jest tak, że A oni to już mają też już jest jakiś trochę. taki. To już jest domysł, to już jest jakaś poszlaka, tak? Prędzej czy później ktoś się wysypie i okej, ale mają gościa już posadzonego i teraz są, on Tak jest na zwane źródło wydobywczym. osobowe, a mają tylko materialne, Tak. mieli źródło osobowe, jeżeli to potwierdzi, no to jest już tak. Tak, to w tym momencie mają taką sytuację, że chłop się wysypał, tak? I zacznie, że tak powiem, przynosić kwity i pokazywać, gdzie, co, jak i dlaczego, prawda? Także wydaje mi się, że Dobra, na Bielana jeszcze chwila. ale powiedz mi, do czego był powołany NCBR? Czemu on miał w zasadzie służyć? Co, NCBiR to jest instytucja, która była powołana jeszcze przed PiS-em, żeby była jasność. I ona, Aha. tak, oczywiście, że tak, to jest instytucja, która powstała tam wiele, wiele lat temu. Ja sam znam firmę z Podkarpacia,
która dostała chyba 70 milionów złotych na badania i rozwój, i ta firma zrobiła potężną rzecz, tak zwaną kropkę kwantową. To jest coś, i ta firma wykorzystała te pieniądze dosłownie na badania i rozwój, i to jest jedyna firma w Europie, która robi kropkę kwantową, i chyba dwie czy trzy na świecie są, które używają kropkę kwantową do paneli fotowoltaicznych, bo to jest całkowicie inna Nie wiem. metodologia przy Wiem, słyszałem panelach o tym. fotowoltaicznych. Wiem. One się Mega. mogą wygiąć i położyć, i możesz to zwinąć w rulon. Wiem, Możesz sobie wiem, wiem. na dachu samochodu namalować to i ci będzie robiło, że tak powiemy, prądzik będzie generowało, tak? Więc są firmy, które korzystały z tego w bardzo dobrym celu, tak? I z bardzo dobrymi efektami. Ale przyszli goście z No ale PiS-u, jest E. którzy coli. postanowili. Oj. Ty Nie, mnie brzuch patusie boli. jeden. Brzuch Tak, mnie boli i to okej. są... A to nie wiesz, że to... Nie, ja wiem, oczywiście, że wiem, ja Jagermeister? też. No, oczywiście, że ja wiem, to ja wiem, Na oczywiście, brzuch, to. na cycki rosnął wszystko? Bidulek, bidulku. Więc ta instytucja działała wcześniej, że dawała pieniądze, dawała duże granty, tak naprawdę na badania i rozwój, i to działało wszystko. Tylko przyszły patusy, tak naprawdę, i Tak, zaczęły, tak. wiesz, zaczęły uszczkiwać sobie troszeczkę. Tutaj milionik, tu 50 milioników, i tak dalej, co nie? Więc No bo to to jest wszystko, wiesz. dość łatwy taki cel, konsek, wiesz, żeby właśnie, tak jak mówisz, dajesz na badanie rozwój, jakoś tam to opisujesz, żeby był kwit, papier wszystko przyjmie, no i coś nie wychodzi. I to pewnie nawet za dobrych czasów i za czasów, które były dobre i może będą dobre, za czasów normalnych, jeżeli taki ECBR by istniał, to zapewne takie by były sytuacje, kiedy dostawali granty, a to nie wychodziło, bo na tym polega badanie rozwój, że to czasami idziesz w którąś stronę, spotykasz ścianę, czy ta ulica jest ślepa, ale to w dalszym ciągu posuwa badania, bo ktoś następny wie, żeby w tą stronę nie iść. No tak idzie cywilizacja. No 10 popełnia błąd, dopiero 11 jakby to przełamie. I tak idzie z każdym tym, więc to nie jest jakby to jest wpisane. W innowacje jakąkolwiek wpisane są błędy, to jest oczywiste. Więc jeżeli się tego nie nagina, to pewnie takie sytuacje były i oni to zobaczyli, że to przechodzi. Bo mówię, nawet pewnie za dobrych czasów bywało, że 50 milionów poszło, no i poszło. Tylko, że ktoś uczciwie coś, wiesz, próbował zrobić, nie zrobił, zdał raport, jest okej, okay, tak? A oni by nie zauważyli, że tak można, więc sobie wymyślali projekty, które z założenia miały nie wyjść, no i to już jest słabe. No ale właśnie Bielanik to powinien, wiesz co, Bielan w ogóle wychodzi na jedną z bardziej umoczonych osób w tamtej władzy i ku mojemu zdziwieniu mocno decyzyjną, mocno szarą eminencję. Przypominam tylko, że w zeznaniach w wyborach kopertowych on się bardzo często przewija i to on jest wymieniany jako pomysłodawca całego. Nie Jarosław. Jarosław później jakby, znaczy on przedstawił Jarosławowi, tego przekonał i oczywiście bez Jarosława się nic stać nie może. I Jarosław później to popychał i tym zarządzał. Ale to Bielan podobno na to wpadł. A to wiesz, a to jest duże coś. Wiesz, robimy kopertowe, czy nie robimy, bo w ogóle wybory, czy mają się odbyć, czy nie, w takiej czy innej formie. Pomysłodawcą to był Bielan, także jemu widać i ufano, i wierzono, i miał tam jakiś posłuch, i taką decyzyjność, i taką, wiesz, no, atencję. No i tu się okazuje, wiesz, oddano mu pewną instytucję do kierowania, z której sobie zrobił krowę dojną, i też tym, jak widać, zarządzał, w tych samych republikanach tam trząsł. Przed tymi wałami wydawał mu się dużo mniejszą osobą, niż się okazuje, tylko niestety z tego negatywnego punktu widzenia. I okazuje się bardzo duży. I ja uważam, że on się nie wyminie. To jest jeden z tych, jak zawsze robimy tą listę, będzie siedział, nie będzie siedział. Uważam, że będzie siedział. Tak, on prawdopodobnie nie dostanie nominacji do Europarlamentu, no bo wiesz, No. PiS zaczyna, powiem tak, jak do niedawna ty i ja twierdziliśmy, że PiS się odbija od ściany, co by nie zrobili, to oni Pierwszy dalej się. twierdził Misiek. Tak, pierwszy twierdził Misiek Kamiński, później my to ciągnęliśmy kilka, jak nie kilkanaście razy, i oni dalej się obijają, ale już co któryś raz się zahamują. Wiesz, on leci na to i się zahamują. I tak Zgodzę samo się z jak tobą. Czarnecki coraz częściej się już mówi, to już coraz bardziej, że nie będzie miał jedynki, jeżeli chodzi o Europarlament, to tak samo moim zdaniem ten nie dostanie w ogóle nominacji W do ogóle. Europarlamentu, No wiesz, Bielan, tam się bo to już przebąkuje na jest temat wstyd. Kamińskiego i Wąsika, nie? A w ogóle gdzie się panowie podzieli? Czy ktoś słyszał, co się z nimi dzieje? Ja tylko a propos Kamińskiego, to mam taką dygresję co do dzisiejszej sytuacji, bo kocha całe życie piła i być może zobaczyli na przypadku Kamińskiego, że ten odwyk działa i mówią, dobra, dawajcie gochę, Kamiński już nie pije po 2 tygodniach. Myślisz, że tak poszło za ciosem, co nie? Ty to jesteś No wiesz, mistrzaka, alkoholik, także. alkoholik,
Rozumiesz? I ta sama ta, no zobaczymy, może też ją po 10 dniach wypuszczą i też będzie sobie wycinała wszywkę, tak on to robił. Słuchaj, dobra, to... Więc dobra, ale No. wracając, bo nie wiem, o czym myśmy to, Boże kochany, mówili. NCBiR Aha, o wybielanie Kamiński, się z OSE. nie. O kandydowaniu ich, no Kamiński i Wąsik zniknęli, no bo oni, no ja uważam, że wiesz, PiS, Uczą tak się jak mówi, angielskiego? zaczyna trochę rozumieć pewne rzeczy i widział, że, znaczy wiesz co, on nimi mocno zagrał. PiS, mówiąc PiS, mam na myśli kogoś, kto tam gremialnie zapewne decyduje, zagrano niby jako karty Joker dwoma, czyli wiesz, to próba wtargnięcia do Sejmu, znaczy w pewnym sensie oni jedną partię wygrali, czyli uwolnili ich z tego więzienia i zrobili z nich męczenników. To jest jakby pierwsza bitwa wygrana i później chcieli pójść za ciosem. Chcieli na tej fali wznoszącej robienia z nich męczenników i więźniów politycznych, chcieli z nimi dalej grać. Zaczęli, że ta wtóra wtargnięcia do Sejmu nic nie da, szarpanie się tam nic nie da, wręcz to wiesz, te studzi te, to poparcie społeczne. Zresztą większość Polaków, nawet elektorat PiS jest zdania, że oni nie do końca tymi posłami są. Tam zdania są mocno podzielone i myślę, że po prostu zobaczono to i po prostu ukryto. No co robi Wąsik Kamiński? To samo, co robi Macierewicz podczas kampanii wyborczej i tak dalej, chowa się pewnych ludzi. I mówię, postawiono na nich w pewnym momencie, w kilka dni po prostu postawiono na nich mocno, czyli wszystkie ręce na pokład, wiesz, te transparenty, to wszystko w parlamencie nie łapie, to gdzieś tam odstawiono ich na boczny tor. Ja się tylko zastanawiam, czy to odstawienie na boczny tor to jest prognostyk tego, że oni właśnie się wycisza się o nich negatywne i będą do tego parlamentu, czy właśnie się ich wzięło na bok i nie będą do tego parlamentu, bo sam i ty i ja słyszeliśmy pewne pogłoski, że zaczynały być kłopotem dla PiS-u, jeżeli chodzi o wybory do europarlamentu i się zastanawiano, czy jedynki, czy w ogóle. Czy nie pociągnął w dół? Wiesz, to jest właśnie, pokazuje to, że PiS zaczyna myśleć i to mnie zaczyna trochę przerażać. Jak oni zaczynają myśleć, to znaczy, że oni wiedzą, że na takim, na tej fali wznoszącej, co powiedziałeś, Wąsika i Kamińskiego, to ta fala się szybko załamuje i spada. I ona się, wiesz, jak oni nie mogli ich wprowadzić do tego Sejmu, tym Wąsikiem chcieli te drzwi otworzyć, co nie Wąsikiem, Kamińskim. Kamińskim chcieli Jak drzwi taranem. otworzyć. A drugi się bardziej Dokładnie. nadaje, no ale nie tego No wybrali. ale Nie tego nie tego więźnia wybrali, co politycznego ty. wybrali. Tak, dokładnie. Taki Słuchaj, mały Wąsika błąd. ciężej wprawić w ruch, ale Wąsik wprawiony w ruch go ciężej zatrzymać. Natomiast w przypadku Tak, prawo Kamińskiego, jego Paskala. dość łatwo w ten ruch prowadzić, ale do pierwsza kępka trawy go zatrzymuje, rozumiesz? On nie dość, że się Kępka. wywraca, zatrzymuje, to jeszcze wymiotuje, bo jest pijany. I to są jakby minusy operowania Kamińskim jako pociskiem manewrującym. W przypadku Kamińskiego, wiesz, kilku dziarskich krasulskich jakby go rozpędziło, to straszna Markowska mogłaby jak kula śnieżna się wbić im do Sejmu. Tak, to tutaj ten PiS zaczyna myśleć i faktycznie oni niestety już też jak myślą, to co któraś myśl jest niezła ta myśl i faktycznie wycinają niektórych ludzi ze swoich list, którzy są dla nich obciążeniem. I to No widać, ale ja... to widać nie. To widać wszędzie. Tutaj poza tym synem pana Czarneckiego, którego dali mi na listę tutaj w Wałbrzychu, to wycięli też niektórych działaczy z listy, którzy byliby dla nich obciążeniem tutaj z mojego terenu też. Więc to widać, że Wiesz są co, niektórzy wycinani. no i to jest taktyka, obawiam się, dla nich dobra, dla nas słaba, bo to jest to świadczy o ich myśleniu, świadczy o jakichś takich mądrych, bo oni zawsze jakby na jedną kartę robili z nich męczenników i że niesłusznie skazany i szli do przodu. Tą taktykę przyjęła Platforma w obecnej kadencji, czego ja jestem doskonałym przykładem, że wiesz, jak to wszystkie szczeble przeszedłem, ale w pewnym momencie powiedziano stop ze względu na właśnie tą karalność, że mógłbym być, oprócz tego, żebym na pewno zrobił zasięgi, na pewno zrobił szum, ale bali się tego obciążenia. Czy dobrze, czy źle, to jest jakby inna kwestia, Ale ale czekaj, widziałem, czekaj, że pan... czekaj, 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 bo to ciebie, to musimy to powiedzieć uczciwie, ciebie wyciął Kierwiński, nie wpuścił cię na Menda. listę. Ale to wiesz, że to teraz Kierwińskiemu się rzuciło za to, że cię wyciął i będzie za 2 tygodnie głosowanie w Sejmie za odwołaniem Kierwińskiego, wotum nieufności będzie. Nie, Także to wotum wiesz. nieufności zgłoszone przez opozycję, to jest tylko, wiesz, woda na No młyn. wiem, Ale wiesz, żartuję. wracając, że Platforma dość mocno, ja uważam, że pierwszy raz tak zagrała, mocno asekuracyjnie, jeżeli chodzi o osoby, które mogą być obciążeniem, które, nie chodzi o osoby, które faktycznie by były, ale ja nie mówię teraz sobie, tylko ogólnie, że osoby, które mogłyby pomóc, ale jest mały promil, że będą tym obciążeniem,
Chcieli być święci jak żona Cezara, bo ja zresztą o tym mówiłem, że jakiś tam pan, który miał jakąś tam karę, też nie wiadomo sprzed ilu, jakieś tam coś go wycięli i jakąś kobitkę wycięli z Podkarpackiego, która miała sprawę w toku, wiesz, i to raczej, że ona się zakończy im plus. I też ją wycięli, a nie było żadnych innych do niej jakby zarzutów i wiesz, nie ma nic na sumieniu. Zagrali mocno asekuracyjnie. PiS też, wiesz, jakby jest głupi, nie jest, ale też pewne rzeczy analizuje i zaczęli, że oni osiągnęli sukces i może, wiesz, to, też to widzą i widzą, że to jest droga, tak, bo wycinanie tych osób, które robią, no to jest sytuacja typu Braun w Konfederacji. Oni doskonale wiedzą, że on jest nie do opanowania, że on robi kichę, że on odwali coś, ale ma swój elektorat. I to jest zawsze przy konstruowaniu list wyborczych, zawsze odpowiadasz na pytanie, czy ten szum i ta jego sekta jest okej, okay, czy właśnie nie robimy szumu, jesteśmy święci. Więc mówię, Platforma poszła w tą stronę numer dwa i odniesie sukces. Może PiS tak pójdzie, ale swoją drogą ja nie uważam, żeby Kamiński i Wąsik się nie znaleźli na listach. Uważam, że się znajdą. Uważam, że się znajdą z jedynkami, a to z czystego punktu widzenia, bo tam jest straszne kolesiostwo. To są bardzo wysocy, wiesz, łatwo wyciąć kogoś na dole, czy niższego, czy kogo tam znasz na cześć. To są ludzie, którzy wypili hektolitry wódki razem, może akurat nie z Kaczyńskim, bo on od czasu pewnego wydarzenia, kiedy sfotografowano go podczas pewnego aktu, który nie chciałby, żeby wyszedł, nie pije tego alkoholu i no mówię, tej wódki nie pije, ale to są ludzie, którzy wypili hektolitry wódki z tymi posłami, z tymi osami zarządzającymi i z tego względu uważam, że mimo tego, że oni te listy mogliby obciążyć, że oni się na tych listach znajdą. Sprawa druga, a uważam, że być może nawet ważniejsza, więc powinien ją powiedzieć jako pierwszą, jest to, że uważam, że oni te haki mają. Więc jeżeli będzie decyzja na listę, to oni powiedzą, to nie ma problemu, wy nas na listy nie musicie. Bo inaczej, w ich przypadku nie wzięcie ich na listy oznacza pójście do więzienia. I to trzeba powiedzieć sobie jasno. I to jest w ogóle zero-jedynkowe, tu nie ma tych. Ja nie mówię o sprawie tej, ja nie mówię o następnej, ja mówię o pięciu innych, które będą. Mówię o Pegasusie, o wyborach kopertowych. Tam jest mnóstwo przekroczenia uprawnień, tam będzie od Nowak grzebana afera. Gruntowa, Leper, tam będą prostytutki w Wiedniu. To jest mnóstwo po prostu rzeczy, które tylko czekają i one będą procedowane. Więc w ich przypadku nie znaleźli na listach nieposiadanie immunitetu, czy polskiego, czy europarlamentu, wiąże się z pójściem do więzienia. A oni znowuż, że mają haki, więc dlatego oni na tych listach będą. I nawet ze świadomością i z tą całą strategią, że nie dajemy tak osób na listy, ja uważam, że akurat Kamiński i Wąsik będą wyjątkami. On nawet, o ile ta strategia będzie stosowana, będą wyjątkami, ja tych listach znajdą, bo mówię, dla nich to nie jest kwestia dla normalnego człowieka, wiesz, zarobki, coś tam, coś. Dla nich to jest być albo nie być, nie? Siedzę w więzieniu albo siedzę w Europarlamencie, trzeciej opcji nie ma. Stąd też uważam, że oni ich będą na te listy forsować i może dlatego to wyciszenie, bo zauważono, że patowanie nimi, gadanie o tym, nawet gadanie w ich mniemaniu pozytywne, ale teraz, bo teraz trzeba zobaczyć, porównaj sobie te tuby. Kiedyś jak było, wiesz, TVP i tak dalej, to mogłeś gadać, że Kamiński jest więźniem politycznym. A teraz jak ty masz tylko TV Republikę i tam jakąś Gazetę Polską i trzy małe czasopisma, jak to mawiał Lew Rywin, lub czasopisma, Lub czasopisma. a tutaj masz, i masz TVP, masz TVN, masz wszystko, które cały czas stosują narrację, że to nie są posłowie, ten wyrok jest prawidłowy. Więc ty, epatując z nimi, wystawiając ich na widok publiczny, więcej tych minusów zbierasz. Więc uważam, że teraz ukrycie ich i takie wyciszenie całej sprawy lepiej pozwoli ich dać na listę, bo już wiesz, no bo jak cały czas już o nich gadał, to ich na listę, a teraz wiesz, zapomnij, nie byli, tak ktoś powie, wiesz, no, być może to jest też taktyka, bo oni faktycznie, masz rację, totalnie zniknęli z mainstreamu i może właśnie dlatego, żeby ich po cichu na te listy wsadzić, Chyba, a że żeby oni oni się nie byli tym. grzejącym tematem. Trzeba TV Republika włączyć, bo może oni się w Republika teraz, TV Republika, wiesz, mocno promują i nie mają czasu gdzie indziej chodzić, cholera. Ale wiesz co, nawet jakby się tam mocno promowali, pieprzyli te swoje głupoty, te głupoty byłyby zapewne cytowane gdzie indziej, bo to tak jednak działa, że jak tam coś nawet palnie w idiotycznym medium, to obojętnie, ty w Super Expressie nawet jak powiesz, ale coś idiotycznego, to jednak te dalej media podają. Ja coś głupiego napiszę na Twitterze, to zaraz wszyscy piszą. A przed chwilą Marszał podał mojego tweeta pro Marianny. Ale no tak to jest, że nawet na medium niskim, jak powiesz coś kontrowersyjnego, czy odkrywczego, czy nowego, to i tak te inne media to podadzą, więc nie uważam, żeby się tam lansowali. I zauważ, przyznać mi rację, że to mogłaby być część taktyki, czyli schować ich na razie, żeby nie było wielkiego larum, bo osoby, o których się nie mówi, to wiesz, jak gdzieś się wciśniesz, to tak mniej mówisz, a jak o kimś mielisz, 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 a więcej tych minusów chyba zbierali przez przewagę tub propagandowych, które ma w tym momencie koalicja rządząca. No tak, to możesz mieć rację, że faktycznie to tak to działa z Takie, tymi wiesz, dwoma panami, co przyciszanie nie? ich. Dokładnie. Natomiast kolejny temat, który chciałbym poruszyć, to jest taki wesoły temat. On jest z mojej ulubionej Świdnicy.
Nie wiem, czy słyszałeś, parę lat temu był sobie taki pan prokurator, który na Golasa wyszedł z domu w Tak, i on już piwnicy. jest pożo. On jest pożo, bo on Tak. jest niepoczytalny. Ty, ale jak można określić, że on wraca, jak jest niepoczytalny? To jak jest niepoczytalny, to chyba powinien iść do wariatkowa, coś mi się wydaje. On dalej piastuje funkcję prokuratora. A ja wiem. Jako Ja niepoczytalny. naprawdę. Ale pozwól, bo ty, Sebastian, bo Ale ty też no tak, tobie jest łatwo za... debil. Nie, ja się tą tu nie zgodzę. To jest bardzo prosta diagnoza. Kącik Słucham. zdrowia psychicznego, doktor wstrząs, psychiatra zresztą. Słuchaj. Dawaj. Słuchaj, bo nie będę powtarzał. Ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu za 5 minut. Ten film jest zabity. Słuchaj, tam jest bardzo proste. I od razu tak. Szedł goły przez pół miasta. Z gołą dupą. Nic przyjemnego widok widziałem. Szedł sobie przez całe miasto. O, tyty taki trochę. Szedł sobie z gołą dupą. I on był wtedy niepoczytalny, tak? Tak, Tak. no mamy opinię. No. I teraz, a jak jest prokuratorem, to jak on siedzi? Ubrany. I teraz to jest bardzo prosta sprawa. Wchodzisz do tego prokuratora do gabinetu, siedzi goły, nie przesłuchuje, proszę mi wprowadzić, jest niepoczytalny. Ubrany? Może wydawać wyroki, sporządzać pisma. Przecież to jest Sebastian, ja nie wiem, bo To też się tak czepiasz jak ten. chłopa. Powiedziano, że on wtedy był niepoczytalny, jak był goły. On Okej. jak się ubiera, on jest poczytalny, człowieku. I teraz on ma naprawdę, ja tam wiem, znam znajomych w tym urzędzie, tak zaglądają przez drzwi. Goły siedzi. Nie siedzi tam. Ubrał się, proszę wprowadzić interesantów. Jest, wiesz. To Dobra, jest bardzo bo proste akurat, wiesz, to jest taki, te wiesz, choroby inne. Clark Clark Kent, Kent, Superman, co nie? tak. Clark Kent, Superman. Inne choroby dużo ciężej zdiagnozować. Otworzyć buzię, w ucho zajrzeć musisz, weneryczna to jeszcze gdzieś tam pogrzebać. A tu Ta. widzisz strój poczytalny. Nie, go, nie. No Seba, no wiesz, no, ja się nie dziwię, że go zatrudniają, bo to od razu widzą, czy on w ten dzień i w tym momencie jest poczytalny. Bardzo, A w bo ogóle. są braki kadrowe, bardzo dobrze uzupełniają takimi pana. Ty, ale rozumiecie to widzowie teraz bez jaj? Chłop latał po mieście goło. Przez całe miasto, biały dzień, z Do siurdakiem monopolowego dyndającym poszedł, do przeszedł. Do monopolowego monopolowego poszedł. poszedł, siurdak mu się dynda i on jest prokuratorem. I teraz właśnie dzisiaj gruchnęła ta, że opinia, że on zostaje, bo on był tylko wtedy niepoczytalny, jak był goły. Tak. No, problemy są jeszcze dwa z tym panem. Po To pierwsze, ja taki teraz co, pierwszy. czekaj! No. A ja nie wiedziałem całe życie, jak ja na przykład się rozbieram do mojej żony, ach ty wariacie! Że Masz. niepoczytalny! Tak, dokładnie. Masz, Że babo stara, klacek. będziemy to na, ach ty wariacie! Niepoczytalny, od No. razu widzi. To jest bardzo łatwe to jest. Ty popatrz, jak my zdiagnozowaliśmy nową chorobę. Trzeba do ZUS-u zadzwonić, powiedzieć, że mamy nową jednostkę chorobową. Nie, to jest, nawet nową jednostkę to jest raz, ale mamy szybki sposób diagnozowania niepoczytalności. Tak, to NFZ, tak. Wiesz ile trwa obserwacja w klinice psychiatrycznej? No. No Miesiące, to. lata. Sztab lekarzy, konsylia się wypowiadają, a my tylko Tak. tak. Siedzimy z Sebkiem na komisji w kącie. Dobra, już będziesz wychodzić, ubrany, poczytany w pismo. Pismo kategoria A. Weź jeszcze. Majtki ma, w pismu tak pół, bemu w pismu kategorii, jaki pół A poczytany. jeden, a jeden. A jeden na Dokładnie. motocykle. A oni wiesz, oni czekają konsylia, lata obserwacji, te leki im dają, testy robią, kleksy każą oglądać, w ogóle fuj, kleksa oglądać, No. wiele. Oni kleksy, co tu widzisz? Ubrany, poczytalny, to Freud już wiedział. Tak, to kurczę, tak, fraud chyba. Słuchaj, ale w ogóle to ten pan jest takim dobrym nominatem Ziobry, żeby była jasność. I w ogóle, on był przez lata asesorem Nie widziałem i Ziobrygołego, czyli poczytalny. okej, okay. Był asesorem, nie mógł zdać egzaminu prokuratorskiego przez ileś tam, chyba przez 3 czy 4 lata mu nie wychodziło. Nagle w 2016 roku Ziobro zmienił ustawę o prokuraturze i pan Święczkowski, który był prokuratorem krajowym, na Ubrany, jego poczytalny. Ocenia, jakby się ubrany, rozebrał. poczytalny. Boże, Święczkowski, to przecież on by był tak No. niepoczytalny, jak mało kto. Właśnie nawet mi nie mów tego, bo zaczynam sobie to wyobrażać. I No. Święczkowski na podstawie swojego dekretu, bez egzaminów, zrobił go z asesora prokuratorem nagle. Rozumiesz? Czyli nie A musiał to nagle czemużby zdawać nie? żadnego. No, ja wiem, no oni byli Oni poczytani, bo mówią, byli słuchaj, ubrani wtedy. oni mówią, słuchaj, byku, nie możesz tego zdać egzaminu, a czekaj, a włącz kamerkę. Ziobro mówi, patrz Święczkowski, ubrany, poczytalny, No. dawaj go na prokuratora.
No, nadaje się, nadaje się, A po co nadaje się. egzaminy? A po co to komu? Marihuanę? Po co to komu? Tak, dokładnie. Po prostu W Niemczech jaja. taka legalizowali. No, słyszałeś, ale już tak ogólnie we wszystkich 25, randach? tak. I to jest 25 gram jednorazowo przy sobie. Ja to słyszałem, wiesz, gdzieś tam, gdzie jest 3, 5, jakiś sken. Jak 25? 22. Może 2,5? Tak, 25. Tak, wiem, że Krasulski ma podstawowe. Później nawet widzowie pisali głupoty. Nie, wywalili go z. Krasulski, zaraz wrócimy do marihuany. Krasulski, mam jeszcze newsa, bo myśmy nie powiedzieli całej historii, No. całej wstrząsającej, pełnej zwrotu akcji historii tego człowieka. Oprócz tego, że on po podstawówce poszedł się uczyć, tylko z dwóch szkół go wywalili. Nie, z jednej odszedł, a z drugiej go wyrzucili. Ale to nie był przełomowy. Ja uważam, bo nie powiedzieliśmy najważniejszego w jego karierze, co jest ważne od notowania. Otóż, będąc w wojsku, Przeboje, pełniąc kurwa. zasadniczą służbę wojskową, pan Krasulski zapierdolił był paniak ze spirytusem. Znaleźli to i go wyjebali również z wojska. Więc posłuchaj, to nie jest pan, który nie ma wykształcenia, wyrzucili ze szkół. Jego z zasadniczej szkoły z wojska wywalili, bo paniak taką beczkę ze spirytusem ukradł. Serio, w Wikipedii masz. Nie. Tak! Wikipedii to jest. Drugi, trzeci, no, albo Wikipedia, drugi, trzeci, od razu, nie, od razu. Jego historia. Chłopie, jedna szkoła uciekł, druga wywalili, spirytus won mi z wojska i on MBA ma. Ma, a MBA Czarnecki jest profesorem, nie wiem, czy wiesz. nie jednym zapewne. Czekaj, wracając, bo o czym dogadaliśmy, Nie, że ale co? To naprawdę jest Ryszard inter. Czarnecki jest profesorem. Kolegium? Dostał tytuł. Tak, kolegium humanum. Dostał tytuł profesorski z kolegium humanum od swojego Nie brata. dziwię się. On wykłada w katedrze letnich kabrioletów. Nie, zimowych, przepraszam. W katedrze, Zimowy. bo on opracował, jak kabrioletem zimą można 60 tysięcy razy przejechać Bruksela jasną. O prawie perpetuum mobile. Nie, nie perpetuum, bo mu tankował. Czekaj, o czymś mówiliśmy, bo to też było ciekawe, że z Krasulskim odbiłem. O Wróćmy już. Maryśce. O Który? Maryśce i Niemczech. Niemcach. A, no. I słuchaj, 20, jest jak bum tarara, 20, ja to usłyszałem, to jest naprawdę, bo to jest, słuchaj, to jest ilość, gdzie nie No, ale jeden to jest... dealer, to nie jeden dealer przy sobie nie ma, jak idzie w sobotę na osiedle i to Tak. starcza. 25 gram jednorazowo przy sobie, czyli jak idziemy we dwóch, to 5 z nich mamy, chłopie. A jak weźmiemy jeszcze, jakbyś wziął córkę, gdzie masz, tylko nieś, jeszcze nie palisz. 75, chłopie, to my Kraków cały zaopatrzymy w weekend, no. Możesz w Niemczech 25 gram, jeden człowiek, dwóch, 50, serio? I w domu, i teraz, i w domu chyba 6 krzaków. Czy ty wiesz, ile się z krzaka robi? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Poinformuj mnie. Dużo razy 25. I to 6 krzaków w domu, chłopie. 6 krzaków to tutaj teraz nazywali dużą plantacją z AliExpressie, jak likwidowali. A w Niemczech możesz. Wiesz, krzak to tak. Nie wiesz, krzak to jest. Jak to wygląda, to wiem. To wiem, akurat to wiem. Sześć! Natomiast nie wiesz. Jakie oni mają domy w tych Niemczech? Ja nie pytam. To pierwsze pytanie. Gdzie ta nasza patodeweloperka, człowieku, kawalerki po 15 metrów? Nawet na u nas by to prawo nie działało. Gdzie mam sobie te 6 krzaków wstawić, panie? Ograniczają moje konstytucyjne Prawa, moje prawo prawa. ograniczają. Gdzie ja te 6 krzaków Dokładnie. wstawię? 6 krzaków i 25 gram przy sobie. Chłopie! Ja Ale to, wiesz co, pierdykam. z drugiej strony to jest też takie, ja uważam, to jest za dobre i teraz się nie śmieję, takie rozwiązanie dilerki, bo jak masz mało, to dalej to nie tak, a jak miejsce ile chcesz, hodu ile chcesz, to ci leży, koniec jest z nimi, koniec, serio, Tak, z szarą strefą jest tak. koniec. Po co ci dilek, ty masz człowieku 6 krzaków, jak matka nie może rowera do domu wstawić, bo ty krzaków nawaliłeś, ty wracaj do domu. Matka mówi, człowieku, ale ty w tym roku święta 6 choinek syn przyniósł, mówi. Jakieś takie dziwne te pompki, zdejmuje, coś robi, chyba by ci malował, bo widzę, że woreczki wkłada. Ale ty, wiesz, to jest. 25. Nie, to ja jestem pełen podziwu dla Niemców. Ja wiedziałem, że oni to mają rozmach skurwysyny, Mają rozmach naprawdę. skurwysyny, to człowieku! Oni jak zalegalizowali, to ty. Nie ma to Nie tamto, ma, powiem ci. nie ma. Jeszcze fajnie, tam jest fajnie, 25 na własny użytek. Chłopie! Przecież to się człowiek umarłby! To nie może mieć na własny użytek 25, bo się nie da mieć 25 na własny użytek, chyba że na rok, kurwa. No, Nie no, ty ale to... poszli ostro.
Nie, no Wiesz, to to naprawdę jest coś. pełen To jest podziw. bambaruła taka, wiesz, No to ja jest cała wiem. wypchana na worek niesiesz. A, ty też na własny, ja też na własny. Ja jeszcze córkę Dobry. zabrałam, bo też na własny, z workami ludzie chodzą. Nie no. Ale wiesz, no, na terenie całym, bo to jest odgórne, wiesz, federalne zarządzanie, nie to landowe. I no mocno poszli. Uważam, że kierunek jest dobry. Ja nigdy nie byłem fanem, szczerze. Bo po prostu nie byłem fanem, bo i nie, że krytykuję, tylko mi nie służy. No nie służy mi, nie lubię. No jeden lubi, jak mu nogi śmierdzą, drugi, jak mu marihuanę śmierdzi. Ale Tak. nie byłem fanem, Ale nie będę miał lubię, więc... pikania. Ty właśnie sobie uświadomiłeś, że będę Nie, miał pikania. to chyba właśnie ci nie wychwyci, Anen, albo Marycha. To ci nie wychwyci, a my tak mówimy, chyba nie mówimy tego. Gra możesz mówić, dealer możesz mówić, to nie masz pikania. W każdym razie, wiesz co, nie byłem fanem, ale też wiesz, to, że nie jestem fanem, lubię, a cenię tego. No. Nie uważam też, żeby któryś z moich znajomych, który używa, uważam to za dość duże upośledzenie. To znaczy widzę tych, którzy palą dużo, to są nie do życia i to widzę, że to nie ma chęci, nie ma chęci. O, Tak. tam jest jutro, ale też z drugiej strony, jeżeli miałbym być uczciwy, to nie widzę też takich minusów, które niesie alkohol. No nie słyszałem, żeby ktoś Nie ma agresji. Nie ma agresji pobiórzone potem. coś tam wywalił, wiesz, no, pogadasz głupot, pokikrasz się, zeżesz całą lodówkę. Tyle, więc generalnie nie uważam, żeby to było dobre i powinniśmy to stosować, bo jest legalne, bo uważam, że też to szkodzi, bo widzę po swoich znajomych. Aczkolwiek, bądźmy, oddajmy Bogu co boskie, jeżeli alkohol mamy na każdym rogu, to oczywiście, że manen też powinna być, bo to tyle, bo bądźmy uczciwi, wiesz, jak się mówi, o to złe, no byku. Idziesz całe półki kolorowe, aż wołają, wiesz, do Tak. ciebie, a to Boże wielkie te, a tu przyjdzie Heniek, wiesz, przepije tu śpi w rowie, a tu nie śpi w rowie. A tu masz A tu się 25 gramów. śmieje w rowie, rozumiesz, kurwa, i pytać, nie masz coś do jedzenia? Ja 25, pierdolę. chłopie, to jest taka ilość, że ty se zapalisz i jak resztę zeżrzesz, to ci gastro przejdzie. Przy okazji. Głodu całą resztę zjadłem, człowieku, już nie chcę się jeść, to chyba takie zabezpieczenie. To jest naprawdę coś. No dobrze, to ostatni temat, który chciałem taki szybki w miarę poruszyć, to jest, nie po, wiesz, że Donald Tusk leci z Andrzejem, lecą do Stanów, co nie? Tam chyba Tak, mam nadzieję, że 11. oddzielnymi samolotami. No chyba nie mamy dwóch tych samolotów rządowych, chyba jeden mamy, oni sobie tak Ale mamy pewne pożyczają. doświadczenia. No... No miejmy nadzieję, że polecą dwoma, ale najlepsze było, bo tak, podali plan wizyty Andrzeja Dudy i podali plan wizyty Donalda Tuska, co nie? I jeden z dziennikarzy się pyta, no ale to panie premierze, to pan nie jedzie wizytować elektrowni atomowej, z prezydent Duda jedzie wizytować elektrownię atomową gdzieś tam w Stanach i tak dalej. A Donald Tusk odpowiedział, poczekaj, sobie, a ja mam swoją agendę i szybciej wracam do Polski, bo w Polsce mam dużo pracy. Po prostu, wiesz, Donald Tusk ma w dupie jeżdżenie z Andrzejem Dudą po Stanach i wraca szybciej do Polski, ale jest to zaczynkiem też do tego, że powstają pierwsze konflikty, bo nie wiem, czy wiesz, że ambasadorów teraz Donald Tusk chce obsadzić. No i sytuacja jest taka, że ambasadora wskazuje Donald, premier, znaczy nawet nie premier, minister spraw zagranicznych Ale wskazuje mianuje. ambasadora, ale mianuje prezydencik, prawda? No i Andrzejowi się wszystko podobało, wyobraź sobie, byli wszystko dogadani i nagle się pojawia wiceprezydent Mastalerek i oficjalnie mówi, że tego to my się nie zgodzimy, tego to my nie chcemy, ten ma zostać i wiesz, i taka, wiesz, zaczyna się walka i mimo, że faktycznie Pałac Prezydencki powiedział, jedna z, nie pamiętam, która jest minister, nieważne. Któraś pani minister, no. Któraś z ministerek, że tak powiem, z Pałacu Prezydenckiego się wcześniej wypowiedziała, że oni się dogadali, że w Nowym Jorku zostaje, bo to jest ważne dla Andrzeja, we Francji zostaje, bo jest ważne, w Watykanie zostaje, bo jest ważne, ten jest do dyskusji, a cała reszta to niech se Tusk tam robi, co chce. Mamy ich w dupie, co nie? No to Tusk, wyobraź sobie, że Tusk zaakceptował. Okej, ten zostaje, ten, tu się dogadaliśmy, a tutaj to ja se robię, co chcę. No i ten, kto jest od spraw zagranicznych? No, Boże Święty. Radek. Sikorski. Radek Sikorski wysłał listę, że tak powiem, nominacji, no i wiceprezydent Mastalerek powiedział sorry. Ten Mastalerek tak to to nie. się...
Mocno tam Szykuje. szarogęsi, ale ty uważasz, że on będzie kandydatem, tak? Tak, on będzie kandydatem. To Nie, widać. Zobacz, co on robi. Morawiecki. Ja wiem, że ty masz jakiś tam pogląd na ten temat, żeby nie powiedzieć za dużo o jedno słowo. Natomiast moim zdaniem Morawiecki nie jest jeszcze kandydatem na prezydenta. On jest kandydatem na kandydata na Ale prezydenta tak samo PiSie. Mastalerek. Dokładnie. I to jest taka wojna pomiędzy No Mastalerkiem, to tak. prawdopodobnie Ja myślałem, Broszką że. i Ja Morawieckim. I myślałem, oni się. że ty uważasz, że Mastalerek jest klepnięty. No to bym się nie zgodził. A jeżeli Nie. mówisz o takich prawyborach, ale w bardzo dużym cudzysłowie prawyborach, czyli przypodobaniach się Cudzysłowie? prezesowi, Nie w którego cudzysłowiu? namaści, w cudzysłowie, te prawybory polegają na takich godach, jak ptaki mają, czyli machaniu łobodem przed Tak. prezesem, którego on namaści. Na tym to polega. Stąd te ich umizgiwania i tak dalej. No tak, to się zgodzę. Okej, myślałem, że uważasz, że Mastalerek jest już namaszczony. Nie, nikt nie jest jeszcze namaszczony, bo to jest jeszcze za wcześnie. No, oni się teraz tak naprawdę, to jest tak powiedzieć, te pawie, co chodzą sobie z tymi. Co masz? 25 gram i 3 rośliny, nie 6. Ale A, no 20, to ale 2, ale to, tak, ale. tak czy siak, to jest kurwa. Czyli Masz, Tomek, prezent oni z mam. normalnych, uczciwych Niemców zarobili dilerów, człowieku, teraz te państwo. Oni mówią, co Tak. gdzie ja do roboty chodziłem, to idę w osiedle, bo przecież kochany mój człowieku. Tak. Masakra. No ale wracając, więc Mastalerek moim zdaniem, wiesz, z Mastalerkiem jest jeszcze jeden problem. On jest na tyle głupio ambitny, że on On jest w ogóle kmini, że głupi. on Ale to i jest, głupio ale ambitny. przyznaj, że on się z Dudą dobrał. To są tacy sami dwaj przygłupy takie. Tak. Ten mówi, o, bo nie podpiszę, ale jesteśmy mądrzy, nie? Te takie te miny ich i te, oni taki głupi i głupszy dwóch, bez No. kitu, oni mogliby, oni film nagrać. Dwóch takich durni, oni tam pewnie siedzą, ze śmieszkują. No, mów. O dwóch takich, co ukradli księżyc, można by było To byli powiedzieć, co nie? inni, to byli Tak, inni. wiem. Ale wracając, wydaje mi się, że Mastalerek jest na tyle głupio pewny siebie, że on chce wykorzystać Andrzeja i zrobić swoją partyjkę i wystartować ze swojej partyjki, bo w PiSie to Mastalerka nie Nie. zaakceptują. Pamiętaj, Ona że on spinę z jest prezesem. skończony. On ma ciężką Oj, spinę to. z Kaczyńskim. Tak, taką ciężką, Osobistą. żeby było. Tak. Tak kiedyś było, albo ty, albo ja, mu Kaczyński powiedział. I Masalek wtedy sobie Tak. odszedł. Więc tutaj pod tym względem faktycznie nie ma co nawet myśleć, żeby PiS go wystawił, a on chce być kandydatem na prezydenta, bo on nie ma innej opcji. Ale to nie wyjdzie, no to nie wyjdzie, no jak, no wiesz, no ja uważam, że nawet kandydat PiS nie dostanie, chociaż tu kiedyś też byliśmy pewni, a Duda został, mówię o pierwszych wyborach, o pierwszej jego kadencji został, więc nie mogę niczego być pewien, ale tu była, wiesz, była bardzo dobrze strategicznie przeprowadzona zresztą przez Mastalerka kampania wyborcza i, a no to widzisz, no może właśnie, no ale wiesz, tam z tyłu też Jarosław był wszystko, cały PiS, cały aparat ich wspierał. Trafili też bardzo zły czas opozycji, czyli wiesz, to był ogólnie pokaz, robić myśli, tak jak to wszystko ich wyniosło. Aczkolwiek ja nie uważam nawet, żeby się jakaś niespodzianka rozegrała, czyli że ktokolwiek z PiS-u zostanie, mimo całego poparcia PiS-u, bo on leci na łeb na szyję, nie wiem tego, ale uważam, że jednak nie. No to wiesz, nowo powstała mała partyjka, bez struktur i tak dalej. Zobaczymy. Dobrze, kończymy na dzisiaj. Dziękujemy. Idziemy sobie grama odpalić, że tak powiem. Tobie zostanie 24, ja sobie jedno drzewko zetnę i działamy. Jeszcze jestem Kurwa, Łódź, mać. Łódź jeszcze należy do Polski niestety, ale dobrze, bo cały program trzymałem, a ja tak to nie mogę, muszę Pepsi dolać, nie chciałem wstawać. Dobra, żegnam was z Dobrze. pięknej, patologicznej Łodzi. Mam nadzieję, że nie podzielę jutro. Ja muszę ci to... Słuchaj, bo to jest temat Dawaj. polityczny. To jest temat, Okej. to jest temat tak jak ta kreska o tutaj, czyli na styku naszych dwóch światów. Otóż Okej. Marianna Schreiber, jak każdy wie, czyli żona polityka i tak dalej, więc temat polityczny. Jak wszyscy wiecie, miesięcy temu 4-5 protestowała, rozdzierała szaty przed Cloud 2 w Płocku, żeby właśnie z powodu Gochy dokładnie został on zamknięty, bo ona mówiła, że dokładnie stara kobieta schorowana i alkoholiczka nie powinna, bo umrze w oktagonie. To, że teraz Marianna Schreiber jest, to, że teraz wzięła walkę z Gochą, to wszyscy wiedzieliśmy. Ale chwil temu kilka. Jeszcze pewnie o tym nie wiesz, ale jak tylko teraz zgasimy i odpalisz internet, to ci się wszędzie pokaże, bo to każdy powiela, bo to jest masakra. No. Marianna w chwili, jak myśmy zaczęli rozmawiać, stoi przed komisariatem w Łodzi, w tym stroju Cloud. Obok niej
Stoi maskotka Cloud, bo se zrobi, Cloud jako pierwsza federacja zrobił sobie maskotkę. Dostał nazwę Cloudek, bo było głosowanie. Ja głosowałem na Cipek, ale nie przeszło. Dostał nazwę Cloudek. Wygląda jak taki wielki zielony broku, no ale to jest maskotka oficjalna, Clouda została. I teraz co, musisz to wstać. Stoi Mariana w tym stroju, w tej kłusej spódnicy na tym minus 50. No. Stoi obok maskotka Cloud, trzymając w ręku tekturę, na której jest napis Oddajcie Gochę. I obok stoi młodszy syn Gochy, Magical, nie Daniel, tylko ten młodszy. I on nagrała filmik, że policja oddajcie, za chwilę wchodzimy do komendy, niech oni nam wyjaśniają, będziemy ją odbijać i policja ma w tej chwili oddać. I ona taki statement do świata nagrała. Osoba, która Nie, miesięcy temu, nie, ja. tak, to jest nie do, miesięcy temu trzy chciała zamknąć Cloud z powodu Gochy, a ona teraz zamkniętą Gochę uwalnia. A jej przybocznymi giermkami jest wielki broku i młodszy syn Gochy z tekturą. Jak to zobaczysz, to Power Rangers było poważniejsze. Pierdolę. I ona w tej sukience, takiej, wiesz, jestem w tym stroju, to jest tak memiczne, bo stoi broku, stoi ona, stoi ten młody, ten z tą tekturą, z tyłu komenda i ona mówi, że będą tam wchodzić za chwilę, że wchodzimy. Tomek, powiedz mi jedną rzecz. Co przechodził ten biedny mąż przez te wszystkie lata i co ona musiała mu robić, że on tyle z nią wytrzymywał? On To jest po teraz, prostu. to on teraz wali zdrowaśki, mówi, Matko Jezusowo, że jak dobrze się. No. I ona, Jezusie Chrystusie. wiesz co, to jest smutne, bo to jest jakby, my się z tego śmiejemy, ale to jest smutne dla tej córki, bo ona cały czas mówi, że ona wszystko robi dla córki, żeby córka miała lepiej. Przecież ta Niech mordę córka zamknie odpali dla ten córki. internet. I ona odpali ten internet. Ona nawet jak jeszcze nie, chociaż już rozumie, bo to jest takie już dziecko, bo za kilka lat, przecież te dzieci będą w szkole wyzywać. I jej matka stoi w spódniczce pod komendą, będzie się wdzierać na komendę z człowiekiem prokułem, rozumiesz? Słuchajcie, jesteśmy po media treningu. Kobieta, 50-letnia kobieta, Małgorzata Zwierzyńska, Gocha Magical, została zabrana Człowiekiem broku. Dobra, rozwaliłeś system z Bo ona, wiesz, człowiekiem mówiliśmy broku. tu o supermocach, czyli ubrany, rozebrany. Ona jest wpół poczytalna, bo te nogi ma gołe. Człowiek broku jest cały poczytalny, bo głowy nie widać. Ja pierdolę. Normalnie, Człowiek kurwa, trzech broku. muszkieterów, wiesz. Człowiek broku i on tak stoi, ona, wiesz, gada, że oddajcie nam, a ten stoi z tą tabliczką taką, oddajcie go, w takiej tekturze z pudełka. Musisz to No, zobaczyć. muszę to To zobaczyć, będzie muszę to polski gdzieś. kandydat do Cannes w tym roku. Ten Tak, film. na setę. Tak. Do Maliny chyba. Nagroda Maliny, różowej Maliny, czy coś w tym stylu jest takie. Power Nie no, Rangers, dobra. Avengersi się zebrali tam pod komendę. Avengersi, no Tony Stark, jak chuj. Człowiek Człowiek broku. broku. Dzięki wielkie, na Pozdrawiamy. razie, widzowie. Pa, pa. Nie jeden wojownik, szczególnie zapaśnik, ma na głowie kalafiora, ale człowieka broku właśnie jeszcze nie widzieli. Pozdrawiamy.